Dzień dobry, witam. Mojej kolejnej prezentacji poświęconej SEO. Kolega Sławny obiecał, że przyniesie prezent. Natomiast ja może już zacznę, szkoda czasu. Najpierw podziękuję za przybycie. Ta prezentacja dzisiejsza jest trochę inna niż poprzednia w zeszłym roku. Natomiast przekaz, który niesie ze sobą, tak naprawdę jest dosyć podobny. W tym czasie, w ciągu roku ostatniego, nie zmieniło się aż tak wiele. Więc celem przedstawienia, bo rozpoznaję tutaj wielu z Państwa, z którymi miałem przyjemność już spać w prawicę w zeszłym roku. Natomiast witam nowych. Dziękuję za czas przeznaczony na tę prezentację. Pracuję w branży IT od dosyć dawna, nie będę się rozwodził. SEO zajmuje się od 7 lat. W zasadzie przez jakiś czas dłuższy, głównie stężyłem. W tej chwili nadal się tym zajmuję, natomiast tak zmieniło jak pasjonat. Agenda. Powiemy sobie o kilku zagadnieniach związanych z SEO, te, które mają wpływ na SEO. Jak zwykle będę się upierał przy kwestiach bezpieczeństwa, ponieważ jeśli witryna nie jest odpowiednio zabezpieczona, to całe SEO na nic nam się nie przyda, ponieważ Google wykryje, że strona została spakowana i wszelkie wysiłki, które i wydatki, jakie ponieśliśmy w międzyczasie na to, aby stronę, powiedzmy, jakieś wypozycjonować, będą na nic. Kolejna rzecz, proste zagadnienia techniczne, zwłaszcza z naciskiem na szybkość hostingu. Kolejna rzecz, jakieś dodatki odnośnie nasze dodatkowe oprogramowanie. Tutaj mam na myśli komponenty dodatki, to wspomnę krótko o tym. Kolejna rzecz, właśnie do tej sprawy w stosunku do zeszłego roku, coraz bardziej zaczynamy się liczyć kwestie związane z użytecznością serwisu. To nie jest tak, od razu powiem, że to jest jakiś, powiedzmy, czynnik, który można wdrożyć. No, do tego trzeba wykorzystać ludzi, którzy się na tym znają. Natomiast ma to dosyć duże znaczenie. Do przodu, do tyłu. Następnie o strukturze treści i dzisiaj chciałbym w szczególności zwrócić na to uwagę. Formułowanie treści, która złoczy treści w sensie jak dostarczać, czyli jakie to powinny być treści, odnośniki naturalne, linki. No i tutaj nasi koledzy z Jura, Jakob zadeklarowali się, że mogą udostępnić swoją strukturę organizacyjną. Może spróbujemy przeprowadzić taki test. Dobrze, więc jedziemy. Bezpieczeństwo. Na pewno trzeba rozróżnić dwie warstwy. Warstwę serwera i warstwę aplikacyjną, czyli Joomla, dodatki. Można dodatkowo tutaj korzystać do zabezpieczenia pliki Tataxes i PHPi, który zresztą jest wykorzystywany w jednej z zaporowniowych wraz z Firewall. Pewnie Państwo, którzy z tym mieli styczność, wiedzą o tym. No właśnie. Jak mówimy o bezpieczeństwie, to nie jest tylko kwestia serwera i aplikacji, natomiast warto sobie powiedzieć, jak organizacyjnie podejść do rzeczy. Taki trochę skomplikowany rysunek tutaj przedstawiłem. Oczywiście prezentacja będzie dostępna na stronie po tym. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę. Postarałem się przedstawić wszelkie
dużą część, duży, jakiś znaczący obszar, który pokazuje, w jaki sposób współpracujemy jako deweloperzy, graficy, jako różni, powiedzmy, dostawcy usług z klientami. Teraz tak, prosty, prawda, przykład, gdy klient kupuje plastik w jednym, gdy klient kupuje plastik u jednego dostawcy. Drugi przykład, osobno rejestrator, osobno odpostaw. Trzeci przykład, przez pośrednika, czyli klienta. Czyli wielu z nas zapewne spotkało się z takimi sytuacjami. Kolejny przykład, też często spotykany w naszym wypadku, czyli webmaster, klient się nie chce niczym interesować, webmaster wszystko robi, klient płaci. Natomiast cała reszta jest na głowie agencji człowieka. No i właśnie, tutaj też warto, żeby się za długo nie rozwodzić nad tym rysunkiem. Jeśli naprawdę myślimy o tym, aby jakoś dywersyfikować bezpieczeństwo klienta, no to warto pomyśleć o tym, żeby może jednak ten hosting, gdzie hostujemy swoją stronę, żeby ta firma niekoniecznie była rejestratorem domeny, która jest hostowana. Chociażby z tego względu, no przypadek, prawda, 2BR chyba nam tutaj daje sporo do myślenia. Firma padła, z nienacka coś się stało, nie było dostępu do domen, ludzie sami są takich ludzi, przez miesiące nie mogli uzyskać powrotu do domeny. Mogli szybko było, gdyby mieli wykupiony dostęp do domeny w innej firmie, mogliby szybko przekierować serwery DNS na inne kosty. Czas, który strona nie byłaby dostępna, byłby skrócony. Skrócony z kilku miesięcy do takiego czasu, jakiego potrzebujemy na przywrócenie, na kupienie nowego hostingu i przywrócenie. Więc sugeruję takie rozwiązanie, znaczy może nie sugeruję, ale proponuję się zastanowić. Myślę, że to będzie pole do rozważenia i refleksji. Takie rozwiązanie osobno rejestrator, osobno hosting. Kolejne jakieś, prawda, warianty będą dostępne, będzie można na ten temat dyskutować. Kolejna rzecz, zagadnienia techniczne, wybór serwera. No dzisiaj mamy, w ogóle na tej imprezie mamy dwóch sposobów, którzy oferują w zasadzie podobne usługi, czyli Apache i druga firma Minus.pl, no tak. Natomiast warto na etapie wyboru tego hostingu przede wszystkim zastanowić się nad tym, jaki to powinien być serwer webowy. Nginx i LightTP są, jak doświadczenie pokazuje, nieco szybsze. Jeśli wybraliśmy jakieś rozwiązanie i nie chcemy się z tego wycofywać, zawsze można zastanowić się nad wdrożeniem CDN. Jest taki dodatek do usługi bezpłatnej CDN, Cloudflare. Dobrze się integruje, nie mamy okazji to już robić. Co nam to zapewnia? To powiedzmy chmura. Mianowicie szybkie dostarczanie treści strony nie tylko tutaj w Polsce, ale generalnie gdziekolwiek na świecie. Więc jeśli swoją stronę adresujemy nie tylko lokalnie, lecz powiedzmy za granicę, to może być przydatne. Warto zastanowić się czy przy wyborze, czy ewentualnie w tej chwili, jeśli chcemy zmienić powiedzmy hostingodawcę, no wyborem takiego, który oferuje już obsługę protokołu SPDY lub raczej TTP2, z tego względu, że te protokoły są o wiele niebo szybsze niż tradycyjny protokół HTTP, na którym stronę pracuje. W przypadku właśnie podłączenia do CDN, ja mówię o tym Cloudflare nie ze względu, że mówię jakiś krew prawo, ale z tego względu, że on oferuje po prostu darmową usługę, za którą nie trzeba płacić, jest taki plan. Ale trochę przyspieszę, bo czas płynie, jest odpowiedzenie na to. Dodatki powtórzę, przyjazne linki, minimalizacja żądań HTTP, za chwilę na przykładzie Jugajawa możemy pokazać, jak
działa. Włączenie kaszy niekoniecznie tylko jemowego, ale można również też włączyć za pomocą katalama sensu innego dodatku. Wczoraj pewnie Wojtek Placek mówił coś na ten temat. Generator mapy strony jest obecnie darmowy. Z mapy został GeoSno, który jednakże nie zawsze, powiedzmy, się sprawdza w przypadku niektórych komponentów, ponieważ on nie inwestuje, chociażby Easy Block. Natomiast ja ze swojej strony, podobnie jak w zeszłym roku, polecam serdecznie JSite, który zawiera praktycznie wsparcie, który ma wsparcie dla wielu różnych komponentów. Slajder, to tylko tak, żeby zasygnalizować, żeby się długo nie rozgrywać. Jeszcze raz przypomnę, łatwość nawigacji, ścieżka powrotu. I tutaj taka mała, drobna refleksja. Zapewne wielu z Was korzysta z gotowych szablonów, ja też zresztą czasami, tak jak statowa potrzeba. Natomiast jeśli wśród Was są ci, którzy też potrafią stworzyć własny szablon i zaprogramować, to zachęcam do wykorzystywania na maksymalnym kierunku tam, do przygotowania powiedzmy tej ścieżki powrotu, czyli tego puszka startowego lub ewentualnie innych pojawiających się elementów tekstowych w formie obrazka. Można tak zaprogramować szablon, żeby ten tekst od puszka startowego pokazywał się jako obrazek generowany w locie. Obrazek odpowiednie zaprogramowanie sprawia, że pojawia się tekst i alt tego tekstu. Alt element, alt opis, alt tekst alternatywny danego obrazka dramatycznie dobrze wpływa na pozycjonowanie tych określonych słów kluczowych. Natomiast wymaga to jedna pracy, w związku z czym podraża koszty projektu. Ale jeśli macie górze, zachęcam. Struktura menu. No i właśnie na to zgłoszę, że może dzisiaj więcej słów. Na przykład to jest coś, co jak wynika z moich obserwacji, nadal jest wielu serwisów. To niekoniecznie Jumi, również tych budowanych na konkurencyjnych CMS-ach typu WordPress, ponieważ jest to często niewykorzystywany lub wykorzystywany w mało zoptymalizowany sposób. Przykładem. I tutaj właśnie może się przyjrzymy, jak można tę strukturę zorganizować. Załóżmy, mamy jakąś stronę pod nazwą zamku.com. I teraz tak, wcześniej w poprzednich wersjach Jumi był element, mówimy o nazewnictwie, były sekcje, kategorie, dopiero później artykuły. W tej chwili mówimy o nazwach kategorii. Mamy powiedzmy jakiś CMS, Joomla, tworzymy sobie nazwę jakiejś kategorii, to jest to, prawda, drzewo, pień, gałęzie kolejne, prawda, konary, no i jakiś gałąz w postaci artykułu. I teraz tak, od zastosowania odpowiedniego nazewnictwa kategorii zależy pozycja naszej strony na te określone słowa kluczowe. No i teraz tak, jak to można zorganizować? Przede wszystkim warto się kierować zdrowym rozsądkiem, ponieważ no, nie możemy na siłę wciskać słów kluczowych, no bo to by było niedoturalne. Ktoś nowy, kto przyjdzie, załoguje się z zaplecza strony, jak zobaczy na tym kategorii, to może w ogóle nie zrozumieć, o co tu chodzi. Natomiast ta struktura strony powinna być tak jak spis treści w książce, ale taki spis treści, który jest zoptymalizowany właśnie te słowa kluczowe. No dobrze, to tak widzimy od tyłu. Ja to nazywam strukturą wewnętrzną serwisu. WordPressowcy od dawna mówią o tak zwanej taksonomii, co tylko jest podobne, chociaż są. Natomiast jeśli przyjrzymy się zastosowaniu tego na przykładzie jakimś konkretnym. Jesteśmy na Politechnice Śląskiej, więc pozwolimy sobie przykład przedstawić. To jest taki fikcyjny z Politechniki. Strona główna Politechniki. Dobrze by było, jakby zawierała słowo kluczowe. Niestety Politechniki Śląskiej nie zawiera, więc się nie będziemy wspierać. Jak już się przyjęło tradycyjnie, to jest inaczej. I teraz tak, można by sobie nazwać, tylko przecież mówię. Nie mówimy teraz o strukturze menu. Mówimy o strukturze kategorii. Kierunki studenci, tak. Po prostu tak zaproponowałem. To nie znaczy, że tak może, że tak powinno. Jeśli mówimy o kierunkach, pozwolimy sobie zaproponować dwa: elektronika, informatyka, ulicy, samorząd, profesorowie, pracownicy wszyscy. Można ich dzielić na to, profesorowie, administracyjni, itd.
i specjalizacji. Jak to wpływa na tak zwaną pozycjonowanie? Bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, określamy mianem optymalizacji. Optymalizacji związanej z zastosowaniem, z jakimś optymalnym zastosowaniem słów kluczowych do nazewnictwa patologii. Mianowicie, to jest to, co wcześniej przedstawiliśmy sobie w postaci nazwa domeny, jedna z kategorii, podkategoria tej kategorii, no i specjalizacji, czyli artykuły. Naprawdę w rzeczywistości wygląda w ten sposób. Domena polipodniki, kierunki, tutaj postulujemy w ramach jeszcze wszystkiego, prawda, podkręcenia razu, optymalizacji, bo jak ktoś będzie szukał informatyki w Gliwicach, no bo raczej tak przynajmniej domniemuję, ludzie są w promieniu powiedzmy 150 km od Gliwic, szukają Gliwica. No, co się dzieje, prawda? Czy są jakieś kierunki związane z informatyką w Gliwicach? Znaczy, pewnie większość wie, że informatyka, no ale załóżmy, że wpisują informatykę w Gliwicach. No to mamy kierunki, dodaliśmy sobie Gliwice. Ta Gliwica to byłaby tutaj kategoria, podkategoria, trzecia podkategoria. I nazwa artykułu. Suma długości tytułu 1, 2, 3, 4. Długość słów w pasku URL nie powinna przekroczyć 200 znaków. Ale w tym wypadku to nie przekroczy. Bo jeśli policzymy sobie, prawda, tutaj jest liczba tych znaków, łącznie ze znakami przesłankowymi, to będzie nam poniżej 600, około 60-70. I teraz tak, o ile tego typu rozwiązania już są stosowane w wielu serwisach, przez Państwa zapewne również, to optymalizacja tytułu już niekoniecznie. Dlaczego? No ponieważ już we wszystkich postaci niekoniecznie daje taką możliwość. Generalnie już na przykład nazwa artykułu, czyli w tym wypadku elektroniczny system sterowania. Więc w tym przypadku no to jest dobrze, no bo jest to słowo, natomiast jest trochę za mało. A jeśli walczymy, powiedzmy do ostatniej kropli krwi, no to musimy zbierać wszystkie siły i wykorzystywać wszelkie środki. Więc pozostaje nam do dyspozycji albo to robić ręcznie w opisie danego menu, albo można zastosować jakiś wybrany komponent SEO. Mówiliśmy sobie w zeszłym roku, że jest takich komponentów kilka sprawdzonych. Jest RSSEO, RSSH404, są jeszcze inne komponenty darmowe, pojawiły się też w ostatnich latach. I te komponenty właśnie sprawiają, że te tytuły, przepraszam, teraz pokażę, są dodawane automatycznie. No bo to też się tworzy. No właśnie, bo to myśli ja też nie zawsze pokazuje nazwę kategorii w adresie URL. No i tak czytając od początku, bo tutaj przejdę z kolei do nazewnictwa, najważniejsze w danym przypadku słowo, czyli ostatnie, jest programowanie. Programowanie informatyki. Tutaj chciałem jako przykład, aby pokazać absolwent liceum szukam wpisuję informatyka Gliwice. No to mamy te dwa słowa kluczowe tutaj. W URL-u mamy dwa słowa kluczowe w pasku tytułu. No i oczywiście ta informatyka, czyli to, jest tytułem artykułu. No dobrze, to powiem, jakby ten tytuł artykułu był jeszcze jako nagłówek tajemny. Jeśli twórca szablonu ma jakąś wiedzę na temat SEO, to programuje szablon tak sposób, aby pokazywał się tytuł nagłówku tajemny. No i tym sposobem mamy już duże przodem. Mamy szansę na lepsze pozycje. Dobrze, jedźmy dalej, podczas płynie. Właśnie, formułowanie treści. Formułowanie treści to jest to, co przed chwilą sobie opowiadaliśmy. Korelacja z tytułem. Korelacja metatrailu, paska URL i nazwy tytułu artykułu. Mało tego, możemy innych słów używać jako wśród tytuły w postaci nagłówków K2 lub K3. Jeśli nagłówek K1 będzie brzmiał informatyka, to kolejny, powiedzmy, śródtytuł może mieć nazwę Gliwice. I dalej kontynuujemy. Panie tutaj mają chyba z reguły większy talent do formułowania myśli, więc to piękne miasto, w którym młodzi ludzie czują się bardzo dobrze, którym nauka przebiega gładko, a wiedza zdobywa się bardzo szybko. No i kontynuujemy.
wprowadza jeszcze jakiś wśród tytuł. Słowa kluczowe w treści artykułu, słowa uzupełnienie pól artykułu. Właśnie to jest na wczoraj miałem rozmowę z koleżanką, z którą spotkaliśmy się w zeszłym roku i rozmawialiśmy o tej prezentacji. I właśnie też poruszyliśmy ten temat. Właśnie to jest opis artykułu, czyli opis menu, metaopis oraz słowa kluczowe. Kiedyś to miało bardzo duże znaczenie 80 lat temu. Mówili, to znaczenie zmalało. Wielu obecnie twierdzi, że ono nie liczy się. Natomiast ja bardziej twierdzę, że nadal się liczy. No może nie tak jak koło, jeśli byśmy stronę internetową wyobrazili sobie jako samochód, to akurat te dwa elementy niekoniecznie stanowią koło lub pasek samochodu, ale mogą stanowić na przykład jakiś airbag, który znakomicie ułatwia nam życie, znaczy może nie mamy, ale Google'owi, żeby znaleźć naszą stronę. Odesłania do tematu. Właśnie, też jest takie zagadnienie, w którym często brakuje może pomysłu, pewne rzeczy robi się szybko, ale niekoniecznie zwracając uwagi na to, żeby je optymalizować. I piszemy. W artykule piszemy, jest odesłanie link wewnętrzny do innego artykułu w ramach danego serwisu, czyli słowa antonym. No i w środku możemy napisać artykuł na temat, powiedzmy, w kierunku optoelektronika możemy zawrzeć. Zapraszamy też na kierunek programowania. Sprawdź tutaj. I odsyłasz, to sprawdź tutaj do innego artykułu. No nie jest to najlepsze, powiedzmy, rozwiązanie, ponieważ sprawdź tutaj jest takie słabe. Powiedzmy, słaby układ słów, które prowadzą do programowania. Lepiej dostosować inne rozwiązanie, mianowicie pod słowem programowanie. Sprawdź dział programowania i link do programowania, elektroniki. Oczywiście, przepraszam, atrybut follow, to jest jasne. Należy pamiętać, aby jeśli linkujemy do danej strony, żeby nie przekroczyć kolejko setki linków w ramach danego własnego serwisu, no bo jeśli zaczniemy linkować, to żebyśmy się nie zapędzili także, że za dużo się prowadzi do jednej strony, bo to też w ogóle traktuje nie najlepiej. Dobrze, no tutaj to tak krótko chcę zasygnalizować, bo to też nie jest proste. Wczoraj też podczas jednej z prezentacji słyszałem, że słowa zaproponowane przez Google to są buta, korku, karty. Pewnie czasami tak, nie zawsze, ale pewnie czasami tak. Dlatego może warto najpierw zrobić rozeznanie pośród naszych znajomych, a jeszcze lepiej pośród takich ludzi, do których adresujemy naszą stronę. Jakiego języka słowa nie szukuje? Oni, przepraszam, używają. Bo tak, są ludzie, którzy mają, powiedzmy, język specyficzny, jak na Śląsku, będą zapewne używać innych słów niż z Kaszów, a jeszcze innego języka w Krakowie. Więc to warto brać pod uwagę. Warto to brać pod uwagę, zwłaszcza, że już od kilku lat Google stosuje przecież wyszukiwanie lokalne, więc nie musimy wysyłać informacji do Gliwice, tylko mieszkamy pod Gliwicami, mamy zewnętrz do lokalnego operatora, to nie UPC, tylko jakiś lokalny. Nasza tak zajebnie wskazuje na to, że mieszkamy na Altajmy, na Tomcach, w Zarzu. Nie musimy wysyłać informacji do Gliwicy, tylko informacji, no, wykrywa, gdzie jesteśmy i na tej podstawie od razu sugeruje jakieś wyniki. Więc dwie rzeczy. Używanie właściwych słów, a dwa, to ma związek też z tym, gdzie jesteśmy i do kogo adresujemy. No i też ciągle mało do powiedzmy spotykany przypadek, o ile grafiki już w tej chwili często są zamieszczone w wielu serwisach, brakuje im często elementu art, który miał kiedyś olbrzymie znaczenie 5-6 lat temu, no, ale ma to znaczenie może nie takie olbrzymie jak silnik, ale jak koło, tak. I odstępy wiedzy wierszami. Katalogowanie serwisu, przy czym nie mówię o katalogowaniu, taki płatny link w postaci, powiedzmy, tych katalogów. Warto się zastanowić nad infografikami. Jeśli pracujemy w rzeczywistości, jako powiedzmy, programista i grafik, warto może też wzajemnie do siebie zalinkować czasami. No i studium przypadku. No właśnie, tutaj wziąłem serwis Getty Metrics pod uwagę.
Gwiazdy da się wyniki, tutaj 47,52%, 47% w zasadzie nie są jakieś najlepsze, więc moglibyśmy je poprawić. Ja pozwoliłem sobie zaraz przed prezentacją zainstalować taki dodatek jak JCH Optimizer, który była mowa w zeszłym roku, dwa lata temu w innych prezentacjach, żeby pokazać, jak to działa. No i za chwilę może, ja wiem, że czas mi się już kończy, ale ponieważ on jest zainstalowany, więc wystarczy go wyłączyć. Więc tak na szybko może spróbuję go włączyć. Tak. Jest tutaj, żeby pokazać na takim prostym przykładzie, jak to działa i czy to działa. Okej, dodaję. Okej, JCH. Okej. Włączymy go sobie. Dajmy na to nie minimum, average. Ten dodatek, który tutaj stosujemy, jest w wersji darmowej, ale już ta darmowa wersja daje niesamowite rezultaty. To ma znaczenie szczególnie w przypadku serwisów, gdzie jest dużo skrótów lub dużo zdjęć. No, jakieś opcje, prawda, tutaj, no, załóżmy, że nic nie będziemy zmieniać. Minifikacja ultra, czyli maksymalna. Okej. Okay. No dobrze. Włączone, włączone. Dobrze. No to teraz nas szybko sprawdzimy. No, tak, tak. Nic więcej nie robiliśmy. Wyczyścimy też na wszelki wypadek i od razu sprawdzimy, jak się zachowuje. Okej. Okay. Proszę, tu jest dzisiejszy data, September 25. No to okej, to gdzie mamy powtórz? Gdzie jest tutaj? Z lewej strony. A, redres, okej, dobra. Znaczy, teraz tylko na przykładzie tego jak CH Optimizer, natomiast oprócz tego warto jeszcze powiedzieć, że możemy dodatkowe, powiedzmy, czynności optymalizacyjne wykonać albo za pomocą kolejnych dodatkowych dodatków. Zwłaszcza możemy zamiast zaśmiecać to ule z dużymi dodatkami, możemy za pomocą odpowiednich komend w Ataxe. Przy czym dla przypomnienia, Ataxe ile? Trochę podskoczyło, nie? Ale jest to na to bez... Ale pierwsze uruchomienie i tak było wolne, bo generował. No tak. Może to jeszcze raz zrobimy. Natomiast możemy jeszcze to zoptymalizować, dodając odpowiednie wpisy związane z grafiką, odpowiednie wpisy związane z szybkością pliku HTAX. I to spowoduje nam kolejny wzrost o około 10-15%. Co to w efekcie daje? To daje szybsze ładowanie strony, a tak w dłuższej perspektywie większe zadowolenie, satysfakcję użytkownika z przeglądania tej strony. O tym samym nie ucieknie, nasze strony tylko zostanie. Oczywiście, jeśli mamy mu coś ciekawego do powiedzenia na tej stronie. I jakoś nie chce się przebić. No ale dobrze, to tak na szybko liczyłem, że tu może spróbujemy zoptymalizować ten Ataxes, ale niestety czasowo wychodzi słabo, więc to zrobimy ewentualnie na przerwie. Później. I pokażę już później w prezentacji, która będzie dostępna na stronie. Tutaj umieszczę tą grafikę już po optymalizacji. I teraz to już koniec. Nowości to w zasadzie w piątek na dole podaję linka na blogu Webmaster Google. Pojawiła się informacja, że Pingwin, przypomnę, ma to związek z badaniem. Pingwin ma związek z badaniem jakości i liczby linków przechodzących do danej strony. Stał się w tej chwili już integralną częścią algorytmu Google i działa w czasie rzeczywistym. Także jeśli zatrudniacie albo zamierzacie zatrudniać Państwo firmę SEO, to możecie się zalogować i sprawdzić, czy ta firma działa w tej, czyli zgodnie z zaleceniami Google, czy nie. Jeśli nie, to od razu będzie widać. Dziękuję za uwagę i drodzy, którzy dotrwali do tego miejsca, od autora internetu Yotside ma kod testowy upoważniający do 20% zniżki. Dziękuję.